831 zł udało się zebrać w ramach akcji Słoneczna Fala Muzyki. W jej trakcie odbyły się charytatywne koncerty lokalnych zespołów młodzieżowych na rzecz chrzanowskiej filii hospicjum Homo Homini, instytucji zapewniającej w pełni profesjonalną opiekę lekarzy i pielęgniarek dla nieuleczalnie chorych pacjentów w podeszłym wieku. W jej trakcie odbyły się charytatywne koncerty lokalnych zespołów młodzieżowych na rzecz chrzanowskiej filii hospicjum Homo Homini, instytucji zapewniającej w pełni profesjonalną opiekę lekarzy i pielęgniarek dla nieuleczalnie chorych pacjentów w podeszłym wieku. Uczestnikom sobotniego koncertu dopisywała nie tylko słoneczna pogoda, ale i świetny nastrój. Wynikał on głównie z mile spędzonego czasu oraz uczestniczenia w tak szczytnym celu jak pomoc chorym pacjentom hospicjum. Pomimo faktu, iż działalność hospicjum ma swoich sponsorów, to nieodzowna wydaje się także pomoc zwykłych mieszkańców. Zbiórką pieniędzy zajęli się odpowiednio przygotowani do tego celu wolontariusze. Istniała również możliwość dokonania zakupu specjalnie przeznaczonych na rzecz hospicjum obrazów. Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu, Hospicjum Homo Homini oraz Klub Krwiodawców Chrzanów nie wykluczają podobnego typu akcji w przyszłości.